Witam też komisję statutową, ale w tej części, którą stanowi zespół piszący statut, czyli zespół prawników, będzie to zawieszony projekt. Senat uchwalił nowy statut uniwersytetu. To dla Uniwersytetu wielkie wydarzenie, bo statut jest niezwykle ważnym aktem prawnym. On reguluje nasze funkcjonowanie, to jest nasze prawo. To są godziny, tygodnie, miesiące pracy Komisji Statutowej, z którą wspólnie przygotowywaliśmy projekty statutu, kolejne wersje projektów statutów. To są dziesiątki spotkań ze społecznością Uniwersytetu, wymiana listów, korespondencja, dyskusje. Wszystkie one przełożyły się na projekt, który dzisiaj mogłem przedstawić Senatowi i ostatecznie Senat uchwalił nowy statut. To oczywiście przynosi dla mnie satysfakcję, ale też przynosi wielką odpowiedzialność. Ja mam świadomość tego, że ten akt prawny będzie weryfikowało życie. To, co jest w statucie przewidziane, no to teraz dopiero zaczniemy sprawdzać, czy wszystkie nasze założenia przełożą się na coś, co chcieliśmy dzięki temu statutowi osiągnąć. Czyli przyczynić się do rozwoju Uniwersytetu, do usprawnienia działalności Uniwersytetu, do sukcesów Uniwersytetu. To wszystko jeszcze przed nami. To będzie życie teraz pokazywało, czy ten statut spełnia nasze oczekiwania. Jeżeli chodzi o filozofię funkcjonowania uczelni, tak, to jest poważna zmiana, bym powiedział, o charakterze zasadniczym. Inaczej będziemy rozliczali z efektów badań. Inną strategię Uniwersytet musi przyjąć, zdecydowanie odmienną od dotychczasowej. Musimy postawić wyraźnie na badania naukowe. Mam nadzieję, jestem o tym głęboko przekonany, że nie odbędzie się to kosztem dydaktyki, ponieważ pojawia się zupełnie nowy element organizacyjny w postaci szkół. Wydziały przestaną być tym, czym były dotychczas, czyli podstawową jednostką organizacyjną. Nazwy, funkcje pozostają w wielu przypadkach takie same, natomiast istota funkcjonowania, szczególnie tego, co mnie interesuje najbardziej, czyli wydziału, zmienia się w sposób dosyć radykalny i przyzwyczajenie się do tych nowych warunków będzie musiało trochę trwać i spodziewam się też pewnych perturbacji, ale poradzimy sobie również i z tym. Ten statut jest wyjątkowo przemyślany. W ogóle prace nad nim były moim zdaniem świetnie prowadzone i doprowadziły do efektu, który zadowala społeczność akademicką. Przede wszystkim pozwala zachować humboldtowski charakter uniwersytetu. Uniwersytetu, który łączy badania naukowe nawet z pewnym postawieniem na te badania naukowe, ale nie zapomina o dydaktyce, nie zapomina o studentach, nie zapomina o doktorantach. Oni nadal i to w ogromnym stopniu są ważną częścią społeczności akademickiej. Odwołując się do mających już kilkadziesiąt lat teorii antropologicznych, cywilizacje, przed którymi nie stawały, wyzwania na ogół ginęły. Statut jest takim wyzwaniem na tej zasadzie call, a my zrobimy response. Miejmy nadzieję, że ta odpowiedź będzie na miarę oczekiwań, że staniemy się uniwersytetem badawczym, że będziemy z tego uniwersytetu dumni, a statut będzie nam tylko w tym pomagał, bo taki potencjał w nim widzę.